Dzień dobry, moi kochani, godzina 8.08. Witam was bardzo serdecznie w Śniadaniu po Polsku. Studio Lidia Konar. Mam dwóch gości, jednego fizycznie. W studio pani Beata Ciercz. Czyrch, ale to Ciercz, w zależności gdzie. Tak, dzień dobry. Dzień dobry, ja na Skype'ie pani Katarzyna Majcher. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, słychać panią bardzo dobrze, wspaniale. To nie codzienne spotkanie, że tak powiem, ma miejsce w związku ze zbliżającym się warsztatem. Warsztat nosi tytuł Obudź swoją kreatywność, który odbędzie się już w przyszły czwartek, 2 marca o godzinie 19 na University of Aberdeen. Drogie panie, na początek pytanie, skąd się znacie? Spotkałyśmy się we Wrocławiu na warsztatach też kreatywności i no, mnie coś przeszyło, to było coś ciekawego. Zobaczyłam Kasię i stwierdziłam, tak, to jest osoba, którą muszę poznać. I momentalnie wiedziałam, że będzie jakieś łączenie między nami. No i tak się spotkałyśmy, zaczęłyśmy rozmawiać, potem ja wyjechałam, mieszkam w Aberdeen, Kasia mieszka we Wrocławiu i utrzymujemy kontakt. I nasze rozmowy są głównie właśnie na temat tego, jak tworzyć, co tworzyć, jak piszemy. Kasia jest pisarką i animatorką kultury. A no ja próbuję, jestem taką dosyć, no też mam nadzieję, kreatywną osobą. Kreatywno to mało powiedziane. Dlaczego? Dlaczego? Ja mam wrażenie, że ty, Beata, nie doceniasz możliwości, jakie kreatywność w sobie tworzy. Po prostu każdy z nas jest twórczy. Nawet jeżeli mamy te momenty takie momenty, kiedy nie wierzymy w siebie, kiedy potrzebujemy tego impulsu tej innej osoby, która może jakoś obudzi w nas iskrę do działania, a tak naprawdę to wszystko drzemie w nas i mamy takie nieograniczone możliwości tworzenia, że nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co jesteśmy w stanie stworzyć. Mhm. No właśnie. No, ja bardzo wierzę. Nie, dziękuję bardzo. Nasze możliwości. Dziękuję bardzo. Kasia, właśnie wczoraj żeśmy rozmawiały z Kasią na temat, czym jest kreatywność. I to, do czego doszłyśmy, to jest jakaś wewnętrzna i potrzeba czasem, ale też takie źródło ukryte w każdym człowieku. Mhm. Można dyskutować, ja jestem kreatywna, ja nie jestem kreatywna, ja w ogóle nie mam talentu albo mam, ale tak naprawdę już w dawnych czasach, prehistorycznych czasach, zanim wykształciliśmy narzędzia do obróbki czegokolwiek, to pierwsze malowaliśmy na ścianach. To już człowiek miał potrzebę tworzenia. Mhm. Więc to jest jakiś... No, mów, Kasia. Wydaje mi się, że kreatywność nasza przejawia się we wszystkich niemal życiowych dziedzinach. Nieważne, kim jesteśmy, co robimy, zawsze możemy te zadania wykonywać w twórczy sposób. Nieważne, czy jesteśmy inżynierem, piszemy program komputerowy, czy jesteśmy gospodynią domową i gotujemy pyszną zupę, dekorujemy stół, czy też tradycyjnie postrzega się kreatywność, twórczość jako coś, co przynależy do sfery działań artystycznych, malarstwo, sztuka przez duże S, muzyka, bycie diwą, operową. To niekoniecznie musimy się zamykać w sztuce przez duże S. Tak naprawdę twórczy możemy być na co dzień, nawet prasując, zmywając, składając artystycznie bieliznę pościelową. To było ciekawe. To było bardzo interesujące. W mojej głowie rodzi się pytanie, skąd się wziął pomysł, żeby zrobić takie warsztaty właśnie w Aberdeen? Czy żeby brakowało takich ludzi tutaj właśnie na miejscu? To był mój pomysł, ja po prostu miałam wizję. Ewidentnie w Aberdeen znam parę osób, które są wyjątkowo kreatywne, artystyczne i tworzą. Natomiast miałam wrażenie, że potrzeba nam trochę świeżej krwi. Miałam wrażenie, że potrzeba nam pewnego rodzaju osobowości. Kogoś, kto przynosi nam inne spojrzenie może trochę na kreatywność, ponieważ sama chodzę na warsztaty i tutaj w Aberdeen, i we Wrocławiu, i też zdarzyło mi się w innych krajach. I ludzie patrzą inaczej na pewne sprawy i stwierdziłam, że tak, Kasia ma świeży powiew. Ona oddycha czymś, ona oddycha innym powietrzem. Na pewno innym, ponieważ oddycha polskim, wrocławskim. Tak. Oddycham dokładnie wrocławskim powietrzem. Ona jest trochę brudniejsza niż wasze, także myślę, że tutaj mogą się tworzyć różne nowe pomysły na kreatywne rozwiązania tej sytuacji. Nie, teraz sobie żartuję, ale tak naprawdę to chyba chodzi też o to, że przyjeżdżam z miejsca, gdzie jest inaczej, może rzeczywiście będę tym wiosennym wiatrem.
A u was podobno już wiosna. Tak, to prawda. Już... Tak, ale taka pomału. No powoli kwiatki już zaczynają kwitnąć. No, to mam nadzieję, już czekam. Natomiast też myślę, że dużo zależy, bo można czytać książki, można się inspirować. Te ćwiczenia są oczywiście bardzo ważne i jak się podchodzi do człowieka. Natomiast ja tutaj dosyć subiektywnie potraktowałam temat i Kasia kliknęła na moich jakichś falach, żeśmy się tutaj spotkały, na falach takich, że sam, ja muszę mieć nauczyciela, ja muszę mieć osobowość i jak tego nie mam, to w jakiś sposób usycham, w jakiś sposób nie mam, nie wiem, takiego wsparcia. Natomiast z Kasią mam wrażenie, że same te rozmowy między nami, które trwały czasami godzinami, mhm, na temat literatury, w jaki sposób pewne rzeczy robimy, w jaki sposób patrzymy na rzeczywistość, opisujemy człowieka, który koło nas przechodzi, to mnie naprawdę bardzo karmi. I tutaj kliknęło i tutaj spostrzegam, chcę się z tym podzielić. Mhm. Chcę tutaj przynieść tą osobę, tutaj przyprowadzić i zobaczyć, jak inni ludzie to widzą, zwłaszcza, że jest co do roboty. Mhm. To ja bym chciała tutaj powiedzieć o tych momentach, kiedy wydaje nam się, że nie możemy dalej tworzyć, albo jesteśmy w jakimś takim okresie posuchy. Mówię głównie o artystach, ale czasami wystarczy zrobić coś innego, jakby przenieść swoją aktywność w inną dziedzinę. Dajmy na to, ty Beata, powiedzmy, masz problem z pisaniem czegoś w danym tygodniu, nie czujesz w sobie iskry zapalnej, potrzebujesz mojej inspiracji. I ja tak naprawdę niewiele mogę pomóc poza jakby zainspirowaniem cię do zrobienia czegoś zupełnie innego. Czyli nie mogę pisać, idę w takim razie na spacer, idę na wycieczkę górską, idę na zajęcia taneczne, maluję obrazek albo właśnie robię zaległe prasowanie. Ponieważ kreatywność, jak mówi Julia Cameron w swojej pięknej książce Droga Artysty, jest czymś, co przejawia się w wielu dziedzinach. Ona nigdy się nie kończy, ona trwa, ona przypływa i odpływa, ale też trwa. Także jeżeli nie mamy dostępu do swojej twórczości w danej dziedzinie, sposobem na obudzenie się w tej dziedzinie jest właśnie zrobienie czegoś totalnie innego, wyjście poza schemat, szukanie innej drogi. I w ogóle to jest sama też dla mnie definicja kreatywności. Szukanie innej drogi, otwartość na nowe, nieoczekiwane rozwiązania. Tak jest. Na tym polegają też wszystkie odkrycia, wszystkie wynalazki. Mhm. Tak, ja jeszcze tutaj dodam z mojej strony, że żyjąc w Aberdeen, jest to miasto specyficzne i każdy o tym wie, jest to nasze granitowe i kolor jest taki mało zachęcający, zwłaszcza jeżeli nie ma słońca i pogoda. No, szkocka pogoda jest interesująca, ale czasami przyprawia o zły humor. I ja ze swojej strony to, co ja czuję, czasami mam takie pragnienie obudzenia się z jakiegoś takiego letargu. I ten letarg to jest jakiś smutek, jakaś taka ociężałość. I wtedy wpadam w takie tendencje widzenia rzeczywistości. O, wszystko jest takie same. Wszystko jest straszne. O, w ogóle depresja. Ale dlaczego? Przecież nie jest tak źle. Więc to też budzenie kreatywności, budzenie jakichś takich innych sposobów spojrzenia na rzeczywistość, to tak naprawdę odkopywanie pewnej energii, która pozwala widzieć to samo zjedzone śniadanie w inny sposób. I nie trzeba zdobywać gór, chociaż górskie wycieczki jak najbardziej, ale nie trzeba być supermanką czy artystką, tak jak mówiłaś, przez duże S, żeby naprawdę czuć, że się żyje, że życie płynie w żyłach. Czy to nie chodzi o to, żeby odkryć w sobie po prostu jakąś taką radość życia? Tak. Tak, tak, chodzi o tą radość, dokładnie. O przypomnienie sobie, kiedy byliście dziećmi i coś całkowicie pochłonęło waszą uwagę. Co to było? Motyl, nie wiem, robienie babek z piasku, budowanie iglo, zabawa w chłonego, jazda, pierwsza jazda na rowerze. Przypomnij sobie swoje zaangażowanie, ten dreszcz podniecenia, te ciarki na plecach, to jak całkowicie coś cię pochłonęło, także zapomniałaś o całym świecie. I to właśnie jest twórczość, tak się kreatywność rodzi. W tych momentach totalnego zaufania do siebie, do świata, zaangażowania, ciekawości i momentu, kiedy odkrywamy w sobie albo gdzieś obok na świecie coś nowego. Wtedy mamy dostęp do tych swoich zasobów, pokładów, twórczej mocy, twórczego potencjału. I ja naprawdę głęboko wierzę, że każdy z nas to ma,
to jest wrodzona cecha, właściwość, ale też i potrzeba gatunku homo sapiens. A co hamuje naszą kreatywność? Myślę, że co hamuje? No, Kasia, mogę? Wiesz co? Dawaj. Tak. Ja jestem specjalistką, jeśli chodzi o hamowanie. Jest mi czasem trudno, ja chcę pisać i piszę. Czasem trudno jest pisać w momencie, kiedy czegoś bardzo chcę. Za bardzo chcę, to znaczy jestem nakierowana na cel i takie, widzę, że zawężają mi się horyzonty wtedy, że jakieś coś sobie uknuję. Jest jakiś rodzaj pracy też z ego, z tym, że człowiek czasami chce może bardziej zaimponować komuś, niż tak naprawdę być otwartym tu i teraz i pozwolić temu popłynąć. Dla mnie wytyczanie celu, cel jest potrzebny, trzeba jakieś ramy sobie położyć, ale no, nie to zabija. Kasia, jak ty? Ja myślę, że najbardziej, no przynajmniej moją kreatywność hamuje wewnętrzny krytyk, który się czasami uruchamia. I wewnętrzny krytyk zdaje się nie wiedzieć, że twórczość w swojej istocie może być zupełnie nikomu niepotrzebna, że może być po prostu wyrazem samej siebie. Nie mówię nawet o sztuce dla sztuki, tylko po prostu o dobrej zabawie, o tym, że się dobrze bawimy tworząc coś nowego. Myślę, że wewnętrzny krytyk sprawia, że przestajemy mieć poczucie humoru i taki dystans do siebie, do tego, co robimy. I w momencie, kiedy nie ma tego poczucia humoru, no to jak my się możemy dobrze bawić przy tworzeniu? Nie bardzo, także myślę, że jakieś takie podszepty gdzieś tam, że nie jestem wystarczająco dobra, czy nie mam wystarczającej ilości certyfikatów w danej dziedzinie, albo że ja nie mogę tego robić, bo właściwie nie jestem wykształcona. To są takie jakby podszepty przerażonego wewnętrznego krytyka, który się tak naprawdę cokolwiek nowego i hamuje naszą twórczość. Jakie są techniki, narzędzia kreatywnego myślenia? Oprócz tego, tam wspomniała Pani wcześniej o tym, żeby obserwować przyrodę, żeby przypominać sobie te fajne rzeczy, które robiliśmy gdzieś tam w dzieciństwie. Halo, Kasia, słyszałaś pytanie? Czy możecie jeszcze raz powtórzyć, bo mi się przerwała. Tak, okej, ja powtarzam. Mogę? W jaki sposób możemy kreatywnie myśleć, kreatywnie się zachowywać? Czy, jakie są techniki, jakie są ćwiczenia, jakieś przykłady? Konkretnie, co ja robię? Ja przede wszystkim próbuję znaleźć zakorzenienie w ciele, bo ciało jest takim naszym też narzędziem. Każda nasza twórczość przepływa przez ciało, bo przez ciało się objawia niezależnie od tego, co robimy, bo cokolwiek to jest taniec, malarstwo, pisanie wierszy, proszę, rzeźbiarstwo, sztuka filmowa, czy nawet upieczenie fantazyjnych mafinek, czy uszycie ubrusa, napisanie tego programu komputerowego, trzymam się tego przykładu ze świata inżynierów. Wszystko jest związane z tym, że używamy ciała, czyli jakby ten kontakt z ciałem jest potrzebny. Dla mnie takim jakby narzędziem, które uruchamia kontakt z moimi twórczymi zasobami, jest taniec. Ja przez taniec, poprzez ruch, poprzez jakąś pracę z ciałem, ale też z głosem, śpiewanie, uruchamiam w sobie inne możliwości. Dzięki temu, że ja się ruszam na co dzień, mam dużo ruchu i jak gdzieś utknę, to zaczynam się ruszać i to wtedy tak jakby to fizyczne poruszenie sprawia, że gdzieś tam w głowie też mi się ruszają idee, pomysły, że coś, co zaschło, coś, co gdzieś tam zastygło jak lawa, zaczyna się powoli poruszać, wychodzić na zewnątrz, wypływać ze mnie. Ja jeszcze dodam z sama siebie, bo zajmuję się kreatywnością trochę pod innym kątem. Będę pisać pracę magisterską na temat kreatywności i rodzaju uwagi, czy tam zależności między uwagą, ale też próbuję do tego podchodzić z takiego autonomicznego punktu i wszyscy myślą, że ta kreatywność jest w nas, może w głowie, może trochę w sercu, ale tak naprawdę, jak popatrzymy na cały układ nerwowy w ciele, to mamy go nawet w palcu, tam gdzieś w dużym palcu lewej nogi, tak? I naprawdę ciało odpowiada, przyjmując różne impulsy. I przede wszystkim porozumiewamy się też z naszym umysłem poprzez zmysły. Więc to, czego dotykamy stopą, może czasami mieć znaczenie, w jaki sposób napiszemy fragment, nie wiem, powieści. To, co mnie pobudza, ja się wypuszczam, próbuję się wypuszczać w podróże, a najbardziej uwielbiam rozmawiać z ludźmi, którzy
których nie znam, poznawać ich i obserwować. To po prostu pozwalam płynąć rozmowie i zadaję pytania takie, żeby trochę pozaczepiać. No, akurat mentalność brytyjska jest taka, że są ludzie bardziej wycofani. Polacy mamy skłonność do takiego otwarcia i rozmów, ale niewątpliwie spotykam tak niesamowite osoby, które mnie inspirują i niosą potem przez tygodnie. Wracam do domu i też widzę rzeczy z innego punktu widzenia i dopiero wtedy płynie. Powiedziałaś jeszcze jedną ważną rzecz, Beata, o zmysłach. Ja bym to chciała to rozwinąć, że poprzez zmysły rzeczywiście możemy dotrzeć do źródeł. Dzięki temu, że wyjdziemy na zewnątrz, powąchamy świat, dotkniemy świata, nie wiem, zachwycimy się jakimś kwiatkiem, drzewem, przytulimy się do niego, poczujemy go zapach, tak jakby przeniknie nas ta natura, mnie bardzo natura zasila i to jest jedna z moich głównych inspiracji do tworzenia. Myślę, że ten kontakt, bliskość z naturą i otwieranie zmysłów na naturę też jest sposobem na to, żeby uruchomić w sobie twórcze impulsy. No. Znaczy ja tutaj, to już końcówka, bo widzę, że tutaj rozwinęłyśmy temat. Wczoraj bodajże czytałam nawet opracowanie naukowe na temat, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość i w jaki sposób wpływa to na kreatywne myślenie. I na przykład w momencie, kiedy patrzymy na rzeczywistość i słyszymy ptaka, który śpiewa z jednej strony, a z drugiej strony widzimy kątem oka, ktoś przejeżdża, czujemy swoje ciało, ale też czujemy zapach, nie wiem, ktoś piecze ciasto i to do nas dociera. Jeżeli jesteśmy w stanie uruchomić taką percepcję otwartą, czyli tak naprawdę uruchomić wszystkie zmysły, to wpływa na neuronalne połączenia i wtedy potrafimy znacznie szybciej i bardziej płynnie wymyślać rzeczy i łączyć, kategoryzować, ale też jakby mieć ten tak zwany wgląd bardzo szybko. Inne rodzaje skupienia też można ćwiczyć i w tym momencie ćwiczyć inne rodzaje kreatywności, ale to już nie będę kontynuować. Temat bardzo absorbujący i przyznam, że ja od tej strony jakichś połączeń nerwowych, neuronów raczej nie znam tematu. Przyznam szczerze, że po prostu też lubię tworzyć, bardzo jakoś tak naturalnie, nie wiem, przychodzi, słucham ptaka, słucham... No i najlepiej się, tak właśnie w ten sposób, najlepiej się nie zastanawiać jak, co, to ja jestem od tego akurat, bo piszę na ten temat, ale tak. Brzmi bardzo interesująco, drogie panie, czas płynie nieubłaganie. Chciałabym jeszcze, żebyście powiedziały kilka słów o projekcie, który gdzieś w przyszłości macie w planie zrealizować w Aberdeen. Chodzi o wystawienie sztuki w oparciu o historię emigrantów. Zaczęło się od tego, że chcemy uruchomić grupy Polaków, którzy są kreatywni, zebrać je w jednym miejscu, czyli właśnie na tym naszym warsztacie i zobaczyć, czy mamy jakąś podstawę do tego, aby otworzyć Polaków na ich doświadczenia. Doświadczenia emigracji, doświadczenia przebywania w jednym miejscu i potem w drugim miejscu. To pomysł to powstał w kooperacji z Uniwersytetem. Chodzi o to, aby upamiętnić szekspirowskie doświadczenia. To znaczy Szekspir ze swoją trupą teatralną podróżował między Gdańskiem a Aberdeen. I mając doświadczenia jako emigrant, jako lądując w nowym miejscu i widząc nowych ludzi, czy doświadczając rzeczy, napisał dosyć dużo na ten temat. I w ogóle ciekawa jest sprawa, że w 1601 roku ktoś miał jakieś wiązę, próbował wiązać Szkocję z Polską, czyli już taka wymiana emigracyjna tam się podziała. Projekt polega na tym, że będziemy zbierać ludzi, którzy chcieliby się podzielić swoimi doświadczeniami, opowiedzieć historię, spisać historię, porozmawiać z nami, a później na podstawie tego powstanie sztuka. Mhm. To jest bardzo wstępne założenie. Rozumiem, że w tej sztuce wezmą ludzie, którzy zostaną gdzieś tam, nie użyję słowa wyselekcjonowani, ale gdzieś tam wyłapani podczas tych warsztatów, prawda? Ja bym nie chciała zdradzać szczegółów, ponieważ nie jestem, ja tutaj pomagam akurat przy organizacji, ale są różne pomysły w tej chwili. To jest, projekt się dopiero rozwija i dostaliśmy fundusze. Natomiast tak, taka opcja też chodzi. No tak zrozumiałam z kontekstu. Tak. Dobrze, drogie panie, godzina 8:30. Bardzo wam serdecznie dziękuję za ten wywiad. Dziękuję pani Beato, również pani Katarzyno. Dziękuję. Kasia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia na warsztatach. Do zobaczenia być może na warsztatach. Do zobaczenia na warsztatach, zapraszamy. Tak. Tak.
przypomnę, że warsztaty odbędą się w czwartek, 2 marca o godzinie 19 w MacRoberts Building. 252, tak. Mhm. O godzinie 19. Ale o 18.30 zapraszamy na jakąś krótką herbatkę i tak no, porozmawiać, poznać się wcześniej. W takim razie zachęcam tym bardziej, jeżeli ktoś po pracy będzie głodny na przykład. O no! Ciasteczka okej, już więcej. Rozgrzewka kreatywna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, śniadania po polsku w Szmuł FM.